Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, Urząd Marszałkowski domaga się od ratusza zwrotu części pieniędzy, którą Łowicz otrzymał na inwestycje unijne. Proszę powiedzieć, czy miasto będzie musiało te pieniądze zapłacić? To znaczy, ja powiem może jeszcze wcześniej, że kontrola i przez Urząd Marszałkowski, i przez Urząd Kontroli Skarbowej jest rzeczą naturalną. Ja nie nazywałbym nawet w tych wnioskach pokontrolnych karą do zwrotu, ale korektą finansową przy realizacji projektów. My mieliśmy już taką sytuację w przypadku kontroli przy zakupie 6 autobusów, unowocześnienie transportu autobusowego w Łowiczu i przy kontroli projektu e-Urząd. Już w 2011 roku odbyła się kontrola, w 2012 dopiero zakończyła się cała procedura w maju. Mieliśmy wówczas do zapłacenia przy autobusach 486 tysięcy złotych, przy e-Urzędzie pierwotnie 274, a później po korekcie 110 tysięcy złotych, a więc w sumie 760 tysięcy złotych. No, staraliśmy się poprzez i nasze prawne, fachowe przygotowanie, poprzez pisma, rozmowy z Urzędem Marszałkowskim. W przypadku tych dwóch projektów zwróciliśmy się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o opinię i ostatecznie w ubiegłym roku, w maju 2012 roku, Urząd Marszałkowski odstąpił od wyliczenia tych korekt finansowych. Z czego bardzo się cieszymy, także niektóre samorządy od razu po kontroli, żeby uniknąć odsetek, płacą tę korektę. My tutaj dla budżetu miasta z odsetkami obroniliśmy ponad 900 tysięcy złotych. W tej chwili mamy korekty finansowe po kontroli z 2012 roku. Korekty finansowe odnośnie trzech projektów. To jest przebudowa zabytkowej katedry łowickiej z budynkami przyległymi i renowacja parku Błonie. Tutaj liderem tego projektu była diecezja i tu jest ta największa korekta finansowa dotycząca miasta, ponad 626 tysięcy złotych. I odnośnie termomodernizacji przedszkoli, czterech przedszkoli miejskich i zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi, korekta 163 tysiące złotych. I przepraszam, 34 tysiące złotych, i przy przebudowie ulicy 3 Maja, ulicy Bielawskiej, ulicy Sybiraków, to 63 tysiące złotych. Jesteśmy w trakcie obrony swojego stanowiska i korespondencję prowadzimy z Urzędem Marszałkowskim i jednocześnie rozmowy. Cieszymy się, że w przypadku parku Błonie Urząd Kontroli Skarbowej nie stwierdził żadnych uchybień. W tym roku, w kwietniu, mieliśmy podsumowanie ostateczne, też po kilku kontrolach i tutaj zastrzeżeń wobec miasta nie ma. A z czego te kwoty wynikają? Jakie Urząd Miejski popełnił błąd, że te kwoty zostały naliczone? I te korekty wynikają przede wszystkim z zastrzeżeń odnośnie prawa zamówień publicznych, odnośnie przetargów. Ja w przypadku Parku Błonie złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z diecezją tak zwaną fiszkę, bo to był początek dopiero realizacji tego projektu w ramach indykatywnego programu inwestycyjnego już w styczniu 2007 roku. I już w 2008 roku podjąłem decyzję, że Park Błonie jest potrzebny, mimo że dopiero w roku następnym, w 2009, była podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Umowę podpisał lider
projektu wspólnego, czyli diecezja. A my pracę miasto wykonaliśmy w 2008 i w 2009 na własną odpowiedzialność, zanim została podpisana wspomniana umowa. Uważałem, że i ulica Starorzecze, i renowacja tego parku, i ścieżka chodnik, ścieżka rowerowa na Wale są miastu potrzebne. Trzeba pamiętać, że wtedy obowiązywały też inne procedury przetargowe. To prawo te dotyczące przetargów z dofinansowaniem unijnym, ono też się zmienia. I my tutaj bronimy, tak jak mówię, swojego stanowiska. We wszystkich trzech zadaniach są zastrzeżenia właśnie odnośnie tych procedur przetargowych. Ja tutaj bronię naszego stanowiska też w taki prosty sposób. Termomodernizację przedszkoli i zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi rozpoczęliśmy w 2009 roku od przedszkola przy Starzyńskiego i przedszkola przy ulicy Ułańskiej z własnych środków, ponad 1 100 000 złotych, a dopiero w 2010 złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. On nie został zaakceptowany i długo był na liście rezerwowej. Z tej listy rezerwowej został przez Urząd Marszałkowski zaakceptowany dopiero w 2011 roku. Wtedy, w sumie 3 miesiące po podpisaniu umowy, dostaliśmy zwrot za przedszkola już termomodernizowane 2 lata wcześniej. I ta korekta 35 000, 34 500 złotych przy przedszkolach, ona stanowi zaledwie ponad 1% środków uzyskanych z dotacji. Także podobnie jest z ulicą 3 Maja. W 2009 roku przystąpiliśmy do przebudowy, mając dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 35% tylko. Dopiero w roku następnym Urząd Marszałkowski podniósł dofinansowanie do 75%. Także gdybyśmy wykonali za 35%, to i tak ta różnica 40% dofinansowania byłaby dużo mniejsza niż te 163 tysiące obecnej korekty finansowej. I w ten sposób można by tłumaczyć, jeżeli bronić naszego stanowiska, jeżeli by te pieniądze należało zapłacić, ale my absolutnie tutaj białej flagi nie wieszamy i nie wywiesimy i będziemy z Urzędem Marszałkowskim po prostu prowadzić rozmowy i udowadniać swoje racje. A czy miasto ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie? Na dzień dzisiejszy ich nie ma, jest jeszcze rezerwa. Ta i finansowa, ta ogólna, i rezerwa inwestycyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.